wcielone zło. Niewinna, wrażliwa, spragniona miłości, wredna krowa. Była wcielonym diabłem. Miałyśmy szczęście, że uciekłyśmy. Urodzeni zabójcy. Zbrodnie popełnione przez morderczynię z wrzosowisk Mayrę Hindley wstrząsnęły społeczeństwem. Hindley przedstawiano jako najgorszą kobietę w Wielkiej Brytanii. Wraz z kochankiem Ianem Bradym porwali, zgwałcili, torturowali i zamordowali 5 dzieci. Skazano ją na dożywotnie więzienie. Obrońcy Hindley twierdzą, że nie popełniłaby zbrodni, gdyby nie wpływ Brady'ego. Z pomocą policyjnego psychologa Davida Holmesa chcemy wejrzeć w umysł słynnej morderczyni. Czy Hindley została wciągnięta w zbrodniczy świat Brady'ego, czy była urodzoną zabójczynią? Mayra Hindley jest niezwykle interesującym przypadkiem, ponieważ wiadomo o niej, że miała bardzo zwyczajne dzieciństwo. Dopiero poznanie człowieka o morderczych instynktach pchnęło ją na drogę czystego zła. To jednak teoria, która wymaga dalszego zbadania. Mayra Hindley zmarła w więzieniu 15 listopada 2002 roku po 33 latach za kratami. Miała 60 lat. Mayra i Ian zapewne nadal torturowaliby, gwałcili i zabijali dzieci, gdyby nie jeden człowiek, David Smith, który zgłosił się na policję 7 października 65 roku. David widział, jak Ian brutalnie zamordował Edwarda Evansa. Edward Evans był ich 5 ofiarą. Brady i Hindley spotkali nastolatka na dworcu Central Station i nakłonili go, żeby pojechał z nimi do domu. Mayra powiedziała, że Ian poderwał chłopaka dla seksu. Uprowadzili Edwarda Evansa, a następnie Ian kazał Mayrze ściągnąć Davida Smitha. To jest najbardziej interesujące w tej sprawie, ponieważ doprowadziło do przerwania fali zbrodni. David Smith miał opinię twardziela. Umawiał się z siostrą Mayry, Maureen. Wzięli ślub i przeprowadzili się do Hattersby, nieopodal Iena i Mayry. Spędzali dużo czasu we czwórkę. David był pod wrażeniem prawicowych poglądów Iena, który z wolna wciągał go w swój perwersyjny światopogląd. Mayra zaprowadziła Davida Smitha na tyły domu, gdzie Edward Evans został niezwykle brutalnie zamordowany. Był dobrze zbudowany, trudno było go zabić. Krew była wszędzie, zginął straszną śmiercią. Brady od wielu miesięcy indoktrynował szwagra Mayry i był pewien, że może zaufać 17-latkowi. Nie tylko zdradził mu swoją tajemnicę, ale i aktywnie włączył go w swą działalność, przeliczył się. W końcu Edward Evans został zabity, a jego poćwiartowane ciało zabójcy zanieśli na piętro i zamknęli w sypialni. David Smith nie wspomina, jaką rolę odegrał w zabójstwie. Opowiada jednak, że został zmuszony do współudziału przez Iena. Powiedział, że zrobił, co mu kazano. Pomógł Mayrze i Ianowi. Zrobił to, żeby ocalić własne życie. W domu opowiedział wszystko Maureen. Uzbrojeni w rzeźnicki nóż poszli do budki telefonicznej, zadzwonili na policję i czekali tam, aż pojawili się funkcjonariusze. Oboje byli naprawdę przerażeni. David Smith zeznał, co stało się tamtego wieczora. Mayry nie było przy zabójstwie, znajdowała się w kuchni,
ale wzięła udział w sprzątaniu. Jak można sobie wyobrazić, wszędzie było pełno krwi. David Smith słyszał, jak nonszalancko komentuje ślady masakry i fragmenty ciała w całym pokoju. Miejsce zabójstwa Edwarda Evansa było całe pokryte rozbryzgami krwi. W środku tego wszystkiego znajdowała się Myra Hindley, sprawiająca wrażenie roześmianej i zapracowanej gospodyni, sprzątającej jak co dzień. Skrajna nienormalność była dla niej oczywista. Tworzyła w ten sposób dystans do koszmaru, w którym brała udział. Policjanci uwierzyli Davidowi i Maureen, otoczyli dom Iana i Myry. David Smith ostrzegł ich, że mordercy mają broń. Policjanci zdecydowali się działać w tajemnicy. Gdy Myra Hindley otworzyła drzwi, zastała na progu nie policjanta, lecz piekarza z koszem chleba. Powiedziała: nie potrzebujemy chleba, a on przedstawił się jako policjant. Pomimo oporu mieszkańców, dom przeszukano, znajdując ciało Edwarda Evansa. Policjanci nie wiedzieli jeszcze, że trafili na najsłynniejszą parę zabójców w Wielkiej Brytanii, na morderców z wrzosowisk. Ian Brady został aresztowany, ale Myrę Hindley po przesłuchaniu wypuszczono do domu. Policjanci nie wierzyli, że była w to zamieszana. Ponieważ David Smith twierdził, że ofiar było więcej, śledztwo kontynuowano i ponownie przeszukano dom Myry. Znaleziono listę, która według słów Iana była planem napadu. Były na niej tajemnicze inicjały, w tym PB. W końcu pod grzbietem Biblii policjanci odkryli bilet z przechowalni bagażu na dworcu w Manchesterze. Odzyskali walizkę. Większość seryjnych zabójców zabiera ze sobą trofea, obrączki, biżuterię albo włosy. W walizce znaleziono fotografie i taśmy przedstawiające ostatnie minuty życia Leslie Ann Downey. Brady i Hindley nie różnili się od innych. Nagrywali tortury, śmierć i błagania dziewczynki. 10-letnia Leslie Ann Downey zaginęła w okolicy pół roku wcześniej. David Smith zeznał, że Ian żartował o zakopywaniu dzieci na wrzosowiskach. W końcu dzięki fotografiom przedstawiającym Myrę z psem i Ianem na wrzosowiskach udało się odnaleźć miejsce, gdzie policjanci rozpoczęli poszukiwania ciał. Myrę aresztowano kilka dni po Ianie. Jej pies Puppet również został zabrany, ponieważ funkcjonariusze chcieli ustalić jego wiek, żeby móc określić, kiedy zrobiono zdjęcia. Weterynarz podał psu anestetyk i oglądał mu zęby. Niestety Puppet zdechł. Myra Hindley nazwała policjantów mordercami. Śledczy pojawili się na wrzosowiskach. Byłem młodym dziennikarzem, jeździłem nocą w kółko, mając nadzieję, że zobaczę gdzieś kopiących policjantów. Wrzosowisko Saddle Wharf jest piękne za dnia, ale będąc tam późnym wieczorem ze świadomością, że być może gdzieś tam są zakopane ciała dzieci, czułem prawdziwe przerażenie. Quite frightening, really, looking back. U stóp wzgórza zgromadzili się reporterzy. Nie dopuszczono ich bliżej. Próbowali zobaczyć jak najwięcej mimo zapadających ciemności, ale nie było to łatwe. Wrzosowiska to odludne i straszne miejsca. Policjanci byli pewni, że gdzieś na wrzosowiskach zakopano ciała czworga zamordowanych dzieci. Ich przeczucia sprawdziły się. 10 października 1965 roku znaleziono ciało Leslie Ann Downey. 11 dni później odkryto zwłoki 12-letniego Johna Kilbride'a, który zniknął bez śladu 11 listopada 1963 roku. Była to sprawa bez precedensu.
Po raz pierwszy w brytyjskiej historii kobieta została oskarżona o współudział w zabójstwie dzieci na tle seksualnym. Dlaczego Myra stała się potworem? Czy źródłem tej przemiany była natura czy wychowanie? Gdy szczegóły wyszły na jaw, w miejscowej społeczności zawrzało. Gdyby niektórzy ludzie mogli dostać w swoje ręce Hindley i Brady'ego, nie byłoby ich dziś wśród nas. Trudno zaakceptować fakt, że tak długo udawało im się unikać sprawiedliwości. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy Myra Hindley była urodzoną morderczynią, trzeba zbadać nie tylko sam okres zabójstw, ale także jej dzieciństwo, szukając drobnych śladów, które mogły wskazywać, że zdradzała już przejawy morderczych skłonności. Gdyby Myra Hindley nie spotkała Iana Brady'ego, wiodłaby normalne życie. Ian Brady i Myra Hindley byli parą sadystycznych zabójców. Szczególną radość czerpali z torturowania swoich ofiar. Odczuwali przyjemność, grając w perwersyjną grę, obserwując, porywając i zabijając. Ulubionym celem polowania Brady'ego i Hindley były dzieci. Która normalna osoba mogłaby patrzeć, jak mężczyzna gwałci dziecko, torturuje je, dusi, zabija i grzebie w płytkim grobie, jak mogła spokojnie spać w nocy przez całe lata? Dlaczego z normalnej dziewczyny wyrasta osoba tak zwichrowana, że czerpie przyjemność z gwałcenia i zabijania dzieci? Badając seryjnych morderców, takich jak Myra Hindley, trzeba starannie przyjrzeć się nie tylko okresowi, w którym popełniały zbrodnie, lecz także ich dzieciństwu, by odróżnić czynniki środowiskowe od biologicznych i znaleźć powiązania pomiędzy nimi. Myra Hindley urodziła się w czwartek 23 lipca 1942 roku w świecie identycznych domów i fabryk ubogiej dzielnicy robotniczej Gorton w Manchesterze. Była częścią ścisłej społeczności, znała sąsiadów, sklepikarzy. Tam wszyscy znali wszystkich. Do szkoły poszła wraz z przyjaciółmi. To była mała, zwarta i serdeczna społeczność. Myra była pierwszym dzieckiem Boba i Nelly Hindleyów. Początkowo nie sprawiała kłopotów, lecz gdy 4 lata później pojawiła się jej siostra Maureen, sytuacja uległa zmianie. Państwo Hindleyowie nie poradzili sobie z dwójką dzieci i wysłali Myrę do babci. Niektórzy przypisują duże znaczenie temu, że nie mieszkała z rodzicami, ale Myra przeprowadziła się na sąsiednią ulicę, widziała swój dom z okien sypialni i często go odwiedzała. Jej życie było pełne miłości. W miejscowej szkole była uznawana za zdolną, choć minimalnie oblała egzamin końcowy. Jej babcia była bardzo wyrozumiała i zwalniała wnuczkę ze szkoły na każde jej życzenie. Inaczej Myra mogłaby zdać do dobrego liceum. Poszła do nieco gorszej szkoły, gdzie radziła sobie doskonale. Dała się ponieść kulturze młodzieżowej, która wtedy rozkwitała. Pojawił się rock'n'roll i Beatlesi. Myra powoli zmieniała swój wizerunek. Nosiła gruby makijaż, rozjaśniała włosy, kręciła loki, skracała spódniczki. Zawsze podążała za modą. Była fantastyczną, tlenioną blondynką, przyciągającą uwagę chłopców. Myra od dziecka miała przyjaciela, Michaela Higginsa. Podobało jej się, że mają takie same inicjały. Często widywano ich razem, wszędzie chodzili wspólnie. Właściwie trochę się nim opiekowała. Uważała go za przyjaciela na całe życie. W któreś słoneczne popołudnie Michael zapytał Myrę, czy nie miałaby ochoty z nim popływać.
Nie mogła z nim iść. Niestety Michael utonął. Widział to inny chłopiec, Lawrence Jordan. Michael Higgins przyszedł popływać z przyjaciółmi po tej stronie. Nagle zrobiło się zamieszanie i jeden czy dwóch chłopców zaczęło biegać, wołając: nie widzę go. Ktoś musiał zadzwonić po pomoc, ponieważ nagle pojawiło się trzech policjantów i zaczęli nurkować. Ktoś krzyknął: widzę kogoś pod wodą. Ktoś inny: mają go. I zobaczyłem, jak wyciągają kredowo blade ciało. Biel jego skóry kontrastowała z niebieskimi mundurami policjantów. Ręce miał rozrzucone, jakby go ukrzyżowano. Szybko wsadzono go do karawanu, który minął nas i odjechał tamtędy. Dla Mayry Hindley musiało to być tragiczne przeżycie, ponieważ była jego przyjaciółką. Z całą pewnością nigdy tego nie zapomniała, tak jak i ja. Po tym wszystkim Mayra zamknęła się w sobie, była zdruzgotana śmiercią Michaela. Przez następny rok nie była sobą. Odwiedzała jego rodziców, głównie matkę. Przeszła na katolicyzm. Michael był katolikiem, zmieniła wiarę po jego śmierci. Michael wiele dla niej znaczył, straciła to. Częściowo mogła za jego śmierć obwiniać siebie, tak jak obwiniała innych. Zaczęła odsuwać się od ludzi, schronienie znalazła w religii. Poczyniła kolejny krok, oddalając się od społeczeństwa, szukając nowego celu w życiu. Niedługo po śmierci Michaela Mayra porzuciła szkołę. W swoje 17 urodziny zaręczyła się z Ronim Sinclairem, miejscowym chłopakiem pracującym w spółdzielni. Jednakże radość Mayry z nowego życia szybko minęła. Mayra pragnęła klasycznej rodziny z mężem i dwójką dzieci, ale część jej natury tego nie akceptowała. Babcia wychowywała ją w przekonaniu o jej ważności. Mayra chciała od życia więcej niż dzieci i małżeństwa. Nie czuła adrenaliny. Niektóre kobiety potrzebują odrobiny przemocy, sadomasochizmu w związku i Mayra do nich należała. W końcu znalazła pracę jako maszynistka w Millwoods, gdzie poznała Iana Brady'ego. Ian Brady pracował wtedy w biurze. Ignorował ją przez wiele miesięcy. Opisywała go jako powściągliwego, przystojnego i doskonale ubranego mężczyznę. Ian był całkiem pociągający. Miał ogromny motocykl, którym każdy dzieciak chciał się przejechać. Myślę, że w tym tkwiła siła jego uroku. Niewiele widywało się wtedy motocykli w Gorton. Bardzo szybko zafascynował Mayrę. Dowodem tego jest jej dziecinny dziennik, w którym pisała takie rzeczy jak: spojrzał dziś na mnie, rozmawiał ze mną, Ian jest dziś w złym humorze. Nie spojrzał dziś na mnie, popatrzył na mnie, czy zaprosi mnie gdzieś na weekend. W najlepszym razie Ian Brady był biseksualistą, choć raczej był bardziej homo niż heteroseksualny. Mayra nie była w kręgu jego zainteresowań. Parą stali się po przyjęciu bożonarodzeniowym. Tak Ian przygotowywał scenę, by zaszczepić Mayrze swoje poglądy na politykę, życie, seks i tak dalej. Tamtej pierwszej nocy Brady wraz z Mayrą oglądali proces norymberski. Puszczał jej nagrania hitlerowskich marszów i podsuwał swoje ulubione książki: Mein Kampf, Zbrodnie i karę oraz dzieła markiza de Sade.
Hindley akceptowała to, długo czekała na odmianę życia, a teraz los uśmiechnął się do niej. Ian od początku nie podobał się rodzinie Myry. Biografia Iana była skomplikowana. Urodził się w centrum Glasgow w wyniku romansu swojej matki kelnerki z nieznanym mężczyzną. Gdy miał 2 lata, został adoptowany przez rodzinę mieszkającą w pobliżu. Wychowywała go najlepiej jak potrafiła, jednak jako nastolatek zaczął zadzierać z prawem. W końcu sądy w Glasgow orzekły, że ma zamieszkać ze swoją matką, która wtedy żyła w Manchesterze. Glasgow pozbywało się problemu. Brady został pierwszym kochankiem Myry, która szybko zakochała się w nim bez pamięci, chłonąc jego wypaczone teorie filozoficzne. Zmieniła się z radosnej dziewczyny w mruka, stroniła od ludzi. Kiedy krzyczałam ciociu Myro, bo zawsze ją nazywałam ciocią, całkowicie mnie ignorowała. Upodobała sobie dziwny, sadomasochistyczny seks. Miała nienormalny apetyt seksualny. Brady przekonał Hindley, że Boga nie ma, więc przestała chodzić do kościoła. Nie zaprzeczała, gdy powiedział, że gwałt i zabójstwo to największa przyjemność. Ich osobowości zlały się w jedną. Nie sądzę, żeby Ian kochał Myrę. Zabawiał się nią jak kot myszą, tak jak zawsze. Na początku 1963 roku Brady przetestował ślepe oddanie Myry. Planował napad na bank i chciał, żeby została jego kierowcą. Natychmiast zaczęła uczyć się jeździć, zapisała się do klubu strzeleckiego i kupiła 2 pistolety. Do napadu nigdy nie doszło, ale test wypadł pomyślnie. Myra okazała gotowość do współudziału w przestępstwie. Ian miał mnóstwo marzeń i planów. Była pod jego urokiem. Niestety marzył też o torturowaniu dzieci, wciągając ją w to i zatruwając jej umysł. Przeprowadzili pierwsze zabójstwo. Pauline Reed szła na tańce. Wyszła z domu w różowej sukience. Myra znała ją. Podjechała do niej samochodem i spytała, czy Pauline nie pomogłaby jej szukać rękawiczki. Wywiozła ją na wrzosowiska. Ian jechał za nimi na motocyklu. Pauline wysiadła z samochodu. Myra i Ian Brady zaszli ją od tyłu, uderzyli szpadlem, zabijając ją, a następnie zgwałcili. Po zabójstwie wróciła na osiedle, gdzie wszyscy szukali Pauline. Nie wstydziła się, nie mrugnęła nawet okiem, nie wzbudziła najmniejszych podejrzeń. Zabójstwo Pauline było niebezpieczne, bo dziewczynka znała Myrę. Ian wiedział, że powinien wybierać dzieci, bo są niegroźne, a porwaniem musi zająć się Myra, bo tak było łatwiej. Nie powinni też znać swoich ofiar. To doprowadziło ich do Johna Kilbride'a. John miał 12 lat, gdy zaginął. Ostatni raz widziałem brata w 1963 roku, w sobotni poranek. Zawsze w soboty chodził na rynek, pomagać handlarzom pakować kramy. Nie wrócił na noc. Mama zadzwoniła na policję o 6:30. Zawsze o 6:00 był już w domu. Policjanci przyjęli zgłoszenie o zaginięciu. W okolicznych miastach zawisły plakaty ze zdjęciem Johna. Na latarniach, słupach, w witrynach sklepów. Na rogu był pub Bessemer, gdzie wisiały zdjęcia zaginionych. Myra chadzała tam i pijąc drinki patrzyła na twarze dzieci, doskonale wiedząc, co się z nimi stało.
Hindley zeznała, że uprowadziła go na rynku w Ashton i zwabiła do samochodu Brady'ego. Jego także zgwałcili. Ciało znaleziono z majtkami zsuniętymi do kostek, zakopane przy drodze. Po paru tygodniach zrozumieliśmy, że nie wróci. Byliśmy pewni, że nie uciekł z domu. Przez 2 lata nie wiedzieliśmy, co się z nim stało. To Myra Hindley zawsze inicjowała pierwszy kontakt z dzieckiem. Czasami Brady był nieobecny i pojawiał się później. Czasem od początku towarzyszył jej na motocyklu, dając znać mrugnięciem światła, że zbliża się ofiara. Mój syn zaginął 16 czerwca 1964 roku. Ich schemat sprawdzał się. Myra i Ian wykorzystali go ponownie. Pół roku później porwali 12-letniego Keitha Bennetta. Poszedł do dziadków, ale do nich nie dotarł. Szedł Plimshire West, przecinając Stockport Road i miał skręcić w boczną uliczkę. Myra zobaczyła go z daleka, zagrodziła mu drogę samochodem i przekonała, żeby wsiadł do auta. Był pewien, że jej pomaga. Gdy moja mama przyszła do nas 16 czerwca i zapytała, gdzie jest Keith, odpowiedziałam: nie wiem, powinien być u ciebie. Poszłam na posterunek. Policjanci powiedzieli mi, żebym wróciła za 48 godzin. Nie wiedziałam, gdzie się podział. Nie wyszedł nigdzie z kolegami. Zawsze wracał ze szkoły wprost do domu, a teraz nagle zniknął. Dwa miesiące później przyszli policjanci i pokazali mi zdjęcia Brady'ego i Hindley. Powiedzieli, że mogą mieć coś wspólnego z uprowadzeniem Keitha. Z Keithem było nieco inaczej, ponieważ zabrali go prawie 1,5 kilometra w głąb wrzosowiska. To daleko jak na małe dziecko. Ian uderzył go w tył głowy, ogłuszył, a potem owinął mu kabel wokół szyi i skręcił mu kark. Potem zgwałcił go, pozostawiając ubranie tuż obok miejsca, w którym go pogrzebał. Keith nie wiedział, że czeka go śmierć. W tamtym czasie Ian mieszkał z Myrą i jej babcią w Hattersley, małym miasteczku w pobliżu Hyde, na przedmieściach Manchesteru. Byli szanowani przez sąsiadów, ponieważ Ian zajął się urządzaniem ogrodu i domu. Słowo yuppie jeszcze wtedy nie istniało, ale doskonale pasowałoby do tej młodej pary. Do następnego porwania ponownie upłynęło pół roku. Czwartą ofiarą była Leslie Ann Downey, dziewczynka, którą uprowadzili w wesołym miasteczku w Manchesterze. Myra namówiła ją, żeby wsiadła do samochodu. Tym razem przywiozła dziecko do domu w Hattersley, gdzie nie było większych możliwości torturowania, robienia fotografii i filmów. Mieli jednak ofiarę we własnym domu, mogli z nią robić, co chcieli. Wszystko nagrali na taśmę i zapis ten jest jednym z najbardziej wstrząsających na świecie, a zarazem dowodem, który całkowicie pogrążył Myrę Hindley przed sądem. Na taśmie słychać jej głos, gdy ucisza dziewczynkę. Była bardzo zdenerwowana. Wyjaśniła, że obawiała się, że sąsiedzi usłyszą płacz dziecka. Leslie Ann Downey błagała ją, krzyczała do niej: mamo, proszę. Nazywała ją mamą, odwołując się do instynktu macierzyńskiego Myry, nawet gdy robiono z nią straszne rzeczy. W końcu Myra zakneblowała ją. Nie wiemy, co stało się potem. Myra twierdzi, że nie doszło do gwałtu, choć zapewne to nieprawda.
Następnego dnia zakopali ciało Leslie Ann na wrzosowiskach. Zabójstwo Leslie Ann Downey silnie wpłynęło na Myrę Hindley. Poznała ryzyko i świadomość zabijania kogoś zaledwie kilka metrów od sąsiadów zamiast na odludziu. Dopiero po 10 miesiącach ciało Leslie Ann znaleziono nagie na wrzosowiskach w płytkim grobie. Mimo rosnących dowodów przeciwko nim, Brady i Hindley wypierali się zabójstwa Leslie Ann i tak jak w przypadku Edwarda Evansa, próbowali zrzucić winę na Davida Smitha. Twierdzili, że sprowadził dziewczynkę do domu, by Brady mógł ją sfotografować, a potem Leslie Ann wyszła wraz ze Smithem. Ian Brady próbował chronić Myrę i gdyby tylko rozegrała to po jego myśli, prawdopodobnie zostałaby oskarżona jedynie o pomoc w zabójstwie i wyszła z więzienia po 7 czy 8 latach. Jednak Myra była zdecydowana wziąć wszystko na siebie. Powtarzała, że Ian jest niewinny i wszystkiego dokonała sama. Dowody wiążące Brady'ego i Hindley z zabójstwem Johna Kilbride'a były wystarczające, żeby postawić im zarzuty. Jego nazwisko znaleziono w notatniku Brady'ego wraz z fotografią Myry na jego grobie na wrzosowiskach. Byłem gotów iść i pomóc w kopaniu. Ojciec zamknął mnie w moim pokoju. Kilka dni później zjawili się policjanci, pokazując mamie but, który zidentyfikowała jako należący do Johna. Znaleźli jego ciało. Pomimo wysiłków policji nie udało się odnaleźć ciał dwójki pozostałych dzieci, ani dowodu na to, że z ich zaginięciem związani byli Brady i Hindley. Ryana Brady'ego oskarżono o potrójne zabójstwo dzieci, których ciała znaleziono, Leslie Ann Downey, Johna Kilbride'a i Edwarda Evansa. Myrę oskarżono o zabójstwo Downey i Evansa oraz pomoc w zabójstwie Johna Kilbride'a. Brady'ego skazano na potrójne dożywocie, zaś Myrę na podwójne. Myra trafiła do więzienia Holloway. Wrzuciłabym ich do wielkiej dziury, polała kwasem i zasypała żywcem, bo na to zasługują. Ci ludzie moim zdaniem nie są godni chodzić po ziemi. Aby przekonać się, jak wielki wpływ miał Ian Brady na Myrę Hindley, trzeba zbadać moment, w którym ich rozdzielono. Zachowanie Myry Hindley wskaże, czy to Brady popchnął ją do zbrodni, czy też sama jest urodzoną zabójczynią. Wpływ Iana Brady'ego na Myrę Hindley przetrwał przez kilka pierwszych lat więzienia. Pisywali do siebie, a nawet prosili władzę o zgodę na ślub. Stopniowo rosła pomiędzy nimi przepaść, głównie z uwagi na odmienną reakcję na uwięzienie. Brady szybko zaakceptował wyrok i więzienne życie, podczas gdy Hindley wciąż zapewniała o swojej niewinności, oskarżając Brady'ego i Smitha. Myra powiedziała, że jej jedynym udziałem było porywanie dzieci dla Iana Brady'ego, ale słychać ją na nagraniu, jak mówi Leslie Ann Downey, by się zamknęła. Bóg jeden wie, co Brady wtedy z nią robił. Myra przekonała swoją matkę, siostrę i wszystkich wokół, że jest niewinna i padła ofiarą Iana Brady'ego. Myra Hindley miała gotową historyjkę. Opowiadała ją wszystkim, którzy chcieli jej wysłuchać, a mogli wesprzeć jej zapewnienia o niewinności. W 1970 roku Hindley zerwała kontakt z Brady'm. Jego wpływ zniknął, gdy zrozumiała, że już go nie zobaczy. 7 lat później, po ponad 10 latach od wyroku, Hindley rozpoczęła kampanię o wcześniejsze zwolnienie, którą prowadziła aż do dnia swojej śmierci.
Ian Brady nigdy nie prosił o wcześniejsze zwolnienie. Chciał odsiedzieć swój wyrok. Wiedział, co zrobił i nie chciał opuszczać więzienia. Myra Hindley regularnie składała prośby o zwolnienie warunkowe, chyba tylko po to, żeby dręczyć rodziny ofiar. Prośbę Hindley oddalono na 3 lata. Gdy wreszcie ją wysłuchano w 1985 roku, po 20 latach więzienia prośbę odrzucono. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że do sprawy można powrócić dopiero za 5 lat. Wciąż miała nadzieję, że wyjdzie z więzienia i to był jej cel. Pod koniec 1986 roku zmieniła taktykę, decydując się na publiczne przyznanie się do winy. Mnóstwo ludzi pojawiło się wtedy w życiu Myry. Jej adwokat twierdził, że póki nie wyzna swoich win, nie ma co liczyć na zgodę na zwolnienie warunkowe. W tym samym czasie Lord Longford również doradzał jej przyznanie się do winy. Otrzymała także list od Winnie Johnson, matki Keitha Bennetta. Gdy do niej napisałam, odpowiedziała, że jest jej przykro, że nie mogła mi pomóc. Stała na czatach, pilnując Brady'ego. Była tak samo zła jak on. Patrzyła, jak morduje i gwałci dzieci. Ponieważ Ian Brady również opowiedział o swoich winach dziennikarzowi, minister nakazał policji ponownie otworzyć śledztwo. Należało przejrzeć sprawę i poszukać świeżych tropów, którymi mogło pobiec dochodzenie, odnaleźć groby pozostałych dzieci i zmusić zabójców do przyznania się do winy. Myra przyznała się do współudziału we wszystkich 5 zabójstwach, w tym także Pauline Reed i Keitha Bennetta. Od początku współpracowała. Powiedziała, że jest gotowa wskazać nam miejsca na wrzosowiskach Saddle Wharf, które interesowały Brady'ego. Dało nam to wskazówkę, gdzie mogą znajdować się ciała. Gdy okazało się, że na wrzosowiskach mogą być 2 kolejne ciała i pojawią się tam Hindley lub Brady, dziennikarze oszaleli. Redakcje wynajmowały helikoptery. Byłem tam, to był chaos. Nie mam wątpliwości, że naprawdę chciała nam pomóc. Pamiętajmy, że na Myrę Hindley wpłynął jej prawnik, twierdząc, że jeśli nie przedstawi się społeczeństwu jako nawrócona przestępczyni, nie ma co liczyć na wcześniejsze zwolnienie. Trzeba więc oddzielić jej wyrachowanie od rzeczywistej skruchy. Wskazała nam tereny, które już przeszukaliśmy. Dopiero następnej wiosny rozpoczęliśmy ich przekopywanie i latem znaleźliśmy na wskazanym przez nią obszarze ciało Pauline Reed. Znaleźli Pauline Reed. Poznałam jej matkę. Była cudowną osobą. Zawsze powtarzała mi: Winnie, jestem pewna, że znajdą Keitha. Latem minie 41 lat. Wątpię, żebyśmy kiedykolwiek znaleźli jego ciało. Teren zmienił się przez ten czas. Mama Keitha Winnie ma obsesję na jego punkcie. Mówi, że nie będzie spać spokojnie, póki nie pochowa swojego syna. Sama pojechała tam z łopatą, mając nadzieję, że go znajdzie. Lubię tu być, bo wiem, że Keith patrzy na mnie z góry. Inaczej bym się tu nie pojawiła, ale wiem, że on tu jest i widzi, jak kładę dla niego kwiaty. Odzyskam go wbrew wszystkim przeszkodom. Nigdy nie powinno go tu być. Często bywałem na wrzosowiskach.
Choć to nie jest przyjemne, my przynajmniej możemy odwiedzić grób naszego Johna. Winnie Johnson po 40 latach nadal szuka swojego syna. Ciała Keitha nigdy nie znaleziono, ale wyznanie Hindley pozwoliło jego rodzinie dowiedzieć się, jak zginął. Hindley zwabiła go do samochodu, prosząc o pomoc w załadowaniu pudeł. Na wrzosowisku Saddle Wolf Brady zabrał Keitha do wąwozu, gdzie go zgwałcił i udusił, a potem zakopał ciało. Po wyznaniu Hindley jej obrońca wyraził nadzieję, że jej skrucha zwiększyła szanse na wcześniejsze zwolnienie. W 1988 roku poprosiła mnie o reprezentowanie jej podczas batalii prawnej w Sądzie Najwyższym. Ludzie ostrzegali mnie, żebym uważał i nie dał się jej omotać. Wielu moich klientów latami próbowało mną manipulować. Myra nigdy. Myra Hindley była według mnie niezwykle sprytną manipulantką, która grała faktami dla swojej korzyści, przyciągając uwagę ludzi. Wymiar sprawiedliwości zawsze uznawał, że jeśli się zmieniłeś, powinieneś otrzymać wcześniejsze zwolnienie. Wszyscy biegli twierdzili, że Myra uległa resocjalizacji. Chcąc zrozumieć Myrę Hindley, trzeba porównać jej zachowanie w więzieniu z Ianem Bradym, który się złamał. Myra nie, była przebiegłą obrończynią swojej niewinności. Wierzę, że zmieniła się ze złej osoby w kobietę odczuwającą żal za zbrodnie, które popełniła z Bradym. Nie wiem, co chciała osiągnąć poprzez prośbę o zwolnienie warunkowe, ponieważ oskarżono by ją wtedy o zabójstwo dwójki pozostałych dzieci. W więzieniu Myra powróciła do katolicyzmu. Wciąż wyrażała żal za swoje zbrodnie. Proszę, by ludzie osądzali mnie taką, jaka jestem dziś, a nie jaka byłam wtedy. Wielu więźniów zwraca się w kierunku religii, żeby przekonać do siebie komisję decydującą o zwolnieniach warunkowych. Każdy zabójca w Ameryce wchodzi na ścieżkę światła, widzi Chrystusa, a w niedzielę ustawia się do komunii w kościele. Chciała wolności. Nie cieszyłaby się nią długo. Bardzo bym pragnął, żeby wysadzili ją na rynku w Ashton albo przed moim domem, nawet gdybym miał to odpokutować. Jestem pewna, że gdyby Myra nie spotkała Iana Brady'ego, nigdy nie zostałaby zabójczynią. Poruszyłaby niebo i ziemię, żeby tylko go zadowolić. Można by to nazwać tragiczną historią miłosną, choć słowo miłość kompletnie nie pasuje do tego, co zrobili. Mało prawdopodobne, żeby bez wpływu Brady'ego Myra Hindley zabiła kogokolwiek. Jej dążenie do ekscytującego życia zrobiłoby z niej handlarza narkotyków albo rabusia bankowego, natomiast niekoniecznie pchnęłoby ją na drogę zabójstwa. Nie potrafię wyrazić, co do niej czuję. Takie rzeczy nie powinny się zdarzyć. 15 listopada 2002 roku w wieku 60 lat Myra Hindley zmarła na zapalenie płuc. Dwa tygodnie wcześniej przeszła zawał serca. Była wcielonym diabłem. Myra Hindley nie była urodzoną zabójczynią, ale okoliczności, w jakich się znalazła, sprawiły, że jej wrodzone cechy pchnęły ją do zabójstwa. Kto mógłby to rozsądzić? Może Maureen? David? Wciąż mieszkają w Gorton. Z drugiej strony mogła wyjść za mąż. W
Colleen Reed też mogłaby być tu z nami. Wersja polska to Ja Studios. Tekst Adam Bukowski. Czytał Stanisław Kwaśniak.